Derby Piasta. Piast kontra Piast. Takiego meczu jeszcze nie było, słuchajcie. Tylko na turnieju u Justka. Wyjątkowy mecz, wyjątkowi komentujący, czyli ja i Wika. No i Wektor. Niech to! Ciekawe, czy jak oni grają, tak mężczyźni się stresują. Łuki, łuki! Nie ma! O, Gabi, dobre! Nic pan nie zrobi. Ale widać, że ten mecz jest taki lajtowy. Tutaj mają luz, nie? Ojojo, Bartas! Gdzie lecisz? Ajajaj! Olu. Nie ma, dobrze, obrońcy to wybili. Ej, to prezes by strzelił. To jest jedyna szansa, żeby prezes miał strzelić jakąś bramkę. Gra przeciwko sobie. Daj prezesa, daj prezesa! Daj prezesa! Ludzie, trzymajcie mnie! Staną w miejscu! Co ty robisz? Ajajaj, karamba, to mogło być 1-0 dla Piasta. Nie! Jaj! Nie. Otóż nie. No! No! Ja pierdzielę, jak to jest możliwe, prezes! Nie! Szalek strzela! Prezes schodzi. Nie ma! Pum, 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 pum. O, i to może się skończyć 2-0. Boże, co oni robią? Brameczka! Piast Błaszki z Piastem Błaszki, 2-0 dla Piasta Błaszki. Jest 3-0. No bardzo specjalnie jest tutaj, bo on jest dobry. Plus jest taki, że wygrał Piast. Jest dobrze, panowie, jest dobrze, oni byli lepsi jakby. Wspólnie z moimi najlepszymi przyjaciółmi osobiście wybraliśmy nasze ulubione smaki. Najfajniejsze jest to, że każdy smak może znaleźć się w zupełnie innym opakowaniu. Wszystkie lody możecie już dzisiaj spróbować w Biedronce. No więc tak wygląda ostateczny układ obu grup. Ligę Mistrzów wygrywa Jutrzenka Warta, a w Lidze Europy najlepszy okazał się FC Bonus. No i właśnie oni powalczą ze sobą w wielkim finale. Za to drużyna prezesa zagrał piąte miejsce z WKS-em Wieloń, a drużyna Gabiego powalczy o honor w meczu o siódme miejsce. Kiedyś się grało pierwsze i drugie, to teraz się grało siódme. Ostatni mecz drugiej drużyny Piasta w tym turnieju. Jak tutaj Bartas wystrzeli hat-tricka, to się zawiodę. Patrz. No i wszystko, 1-0. Ja mówiłem, że to jest on, ja mówiłem, że to jest ten gol. Dobre, Bartas! Nie. Bartas hat-trick. Jakby chciał, to jest 10 bramek, czy... O kurde! Oj, Bartas co porobił teraz? Bartas co porobił? Podanie! Kinga, oddaje! Oddała! Jest Bartas przy piłce! Czy poda? Dawaj, ale dawaj. Robi, ale robi! No i strzela! Ale Bartas to ma mega luz, tylko ty. To jest jakaś porażka. Postraszył gołębie na stadionie. Posuń się. Do
To było pewne, że on trafi. Pan sędzia mówił do ciebie. A to nie słyszałem, bo ja się mówiłem, żeby karne dawali. I tam on pokazywał, żeby kasane. Serio? To jestem ja na tej bramce. Ej, będzie bramka! Jezus Maria, jaki błąd! Warta strzelić bramek w jednym meczu, ty. Jest dobrze. Jest prawie, panowie. Teraz Piast Błaszki, czyli prezes. Pierwszy raz w historii na turnieju grałem o piąte miejsce. No nie jest kolorowo. Ostatni mecz. Skupmy się na tym, podopingujmy ich. Prezes, strzel bramkę. Czemu ty nie strzelasz bramek? Nie! Ja czuję wektora. Nie. Nie. Pusta. Jest, nie trafił. Co ty robisz? Ej, no, Franco. Dobrze. Głowy tak wybronić i zawsze tak. Złe wybicie Franka i przegrywam 1-0. Kiedy wejdzie prezes? Bo on musi strzelić bramkę. Daj na broń. Lepiej. No, źle. No. Oj, Łukaszek znokautowany. Headshot. Ała. Ale waleczny. Posuń się. Popsuł, no widzisz? Daj presa! Chciał, ale chciał. A idealnie by mu dał, jakby przeszło. A, 2-0 jest. My przegrywamy. Dobra, na. 10 sekund! 3 minuty jeszcze zostało. A, pomyliło mi się. Nope. Nie! Ja do tego siódemki muszę iść. Prezes! To barman. Oni w ogóle do tyłu nie podają. Klapki na oczy, to trzeba zeskanowanie. To się kojarzy z kimś, kto siedzi tu. Wika, ty w tym nie grałaś. No, ty w tym nie grałaś. Naprawdę. Otóż nie. Dobre! Teraz! Ej, karny! Zawodnik chciał skasować prezesa. Ale został skasowany przez prezesa. Prezes, musisz! No! Prezes trafia z rzutu wolnego! W ostatnich sekundach! W ostatnim meczu! Patrz! Jeszcze byś trafił! Prezes, rzut wolny, klasa. Szacun, stary. Po meczach Piasta przyszła pora na wielki finał turnieju, w którym zmierzą się Jutrzenka Warta i FC Bonus. Słuchajcie, wielki finał, Bonus kontra Jutrzenka. Zostało 6 minut do końca i jest nadal 0-0. Jeśli nikt nie strzeli bramki, będziemy mieli pierwsze w historii tego turnieju rzuty karne obu drużyn. Jutrzenka wydaje się być mocniejszą drużyną, jeśli patrzymy na ich wyniki i statystyki od Bonusu, ale w finale grają jak równy z równym. I w rzutach karnych Bonus ma dużo większe szanse na wygraną. Rzut wolny dla Jutrzenki. 4 minuty do końca. Trochę daleko, ale ma petardę w nodze. Nie ma. I Bonus w ataku. Nie wyszła piła? Ale leci! Nie. Ja nie mam, pusta bramka! Bonus 1-0! Bonus 1-0 w finale, co się dzieje? Jutrzenka opała! Otóż nie. Szansa teraz na wyrównanie Jutrzenki, strzał w swojego zawodnika. Nie ma! I to może być gwóźdź do trumny, jeśli wykorzysta to i może to wykorzystać. To może być 2-0! Nie trafia!
Nope. 10 sekund. Bonus zaczyna. Bonus zaczyna i bonus wygrywa. 1, 0. Koniec, bonus wygrywa. No i tym kończy się nasz turniej. Gratulacje dla bonusa. Udało mi się wygrać, mimo tego, że nie byli faworytem. Można powiedzieć, że byli czarnym koniem naszego turnieju. I tak się prezentuje końcowa klasyfikacja wszystkich drużyn. Niestety, tym razem nie był to udany turniej dla drużyn Piasta Błaszki, ale wrócą silniejsi i na pewno wygrają.